restauracji. Proszę pana. Dziękuję. Panie przewodniczący, rektora już nie ma, wyszedł. Szanowni państwo, jak widzicie, jak słyszycie, ja mówię po polsku, ale chyba zrozumiale. Dlatego też będę mówił powoli. Podejrzewam, że się zmieszczę w czasie, a jak będą jakieś kontrowersje, to pani docentka Krejci pomoże mi. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność, która dotyczy coraz więcej ludzi w naszym społeczeństwie, jak dotyczą badania robione w Polsce, to państwo możecie zauważyć, że coraz bardziej przybywa ich, prawdopodobnie w Czechach również, i to znacznie. Mamy tutaj rok 2012 i aż ich jest 6,4 miliony. Jest to dosyć duży, znaczny problem. Wobec powyższego dla nich stosowanie aktywności ruchowej, ćwiczeń, szczególnie z niepełnosprawnymi intelektualnie, pozwala na poprawę tych nawyków ruchowych, uzyskanie takiej sprawności psychomotorycznej i również przystosowania tego ustroju do rozumienia szerokiej tej aktywności. I najczęściej widzimy u nich, tak samo jak i normalnego społeczeństwa, tą akinezję, dyskinetykę, która przejawia się w aspektach szerokich ruchowych. I tutaj ta szeroko rozumiana aktywność ruchowa będzie odgrywała, szczególnie podczas czasu wolnego, istotną rolę dla tych osób. Te zajęcia oczywiście muszą być bezpieczne, w różnych formach, mogą być zabawowych, grach, różnych aktywności w salach sportowych, może to być również w terenie otwartym, no ale zachowując pewne bezpieczeństwo. Celem pracy było pokazanie, jak ta systematyczna, ta codzienna aktywność fizyczna, physical activity, poprawia tą sprawność motoryczną, tą sprawność ogólną, powiedziałbym teraz wszechstronną, dla kobiet intelektualnie upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Jak te wpływają na wartości wskaźnika BMI. Jeżeli chodzi o materiał, to badanie poddano 60 osób, 60 kobiet z Domu Pomocy Społecznej, bo najczęściej te osoby przebywają w różnych ośrodkach Domów Pomocy Społecznej. I myśmy to podzielili na dwie grupy wiekowe, jak państwo tutaj widzicie. Były to kobiety i ćwiczące, i niećwiczące. W obu grupach po 15 osób. Do badań zastosowano Eurofit, próby Ruffiera. I tam mierzono tych 6 elementów sprawności motorycznej w ramach Eurofitu Special. Oceniono również i wskaźnik BMI, jeszcze wysokość masy ciała i jeszcze dodatkowo obwód pasa. Dalej poddano analizie rozkład tych cech somatycznych od właśnie tych aktywności ruchowej, ale nie uwzględniono w tym wieku. Jaka jest, i jeszcze wrócę, jaka jest istotność statystyczna? Robimy to testem studenta dla prób niezależnych i tym pakietem statystyka. Wyniki. I teraz ocenię wszystkie te elementy tych 6 prób sprawności. Równowaga, przejście po tej ławeczce szwedzkiej. I tutaj w tej grupie młodszej, no tylko jedna osoba nie wykonała próby w tej wersji A, czyli przejścia po całej ławeczce, a nie odwróconej, i w tym samym nie przeszła do tej odwróconej ławeczki. Natomiast tych niećwiczących widzimy, że aż 11 kobiet nie wykonało.
Tutaj taki rozkład oceny punktowej równowagi, jak to się miało. W grupie tej starszej wiekowej, 54-69, te proporcje były następujące. 6 osób ćwiczących, prawie 40%, i 14 niećwiczących w tym układzie było i nie uwzględniliśmy tego wieku. 7 osób nie wykonało próby, a resztę, aż 25 prób ćwiczących wykonało. I to jest ten rozkład punktowy równowagi w tej starszej grupie wiekowej. Średnia ocena punktowa równowagi w grupie kobiet tych ćwiczących była statystycznie istotnie wyższa od tej, gdzie nie ćwiczyli. Dotyczyło to obu rozpatrywanych grup, jak i całego materiału, czyli młodszego i starszego. Czyli zatem ta aktywność ruchowa poprawiła poczucie równowagi w tym teście Eurofitu, niezależnie od wieku. I tutaj są te średnie odchylenia standardowe tych grup ćwiczących i niećwiczących. Jednej grupy, drugiej i na końcu jest ogólnie. Poczucie równowagi malało przeciętnie z wiekiem i ta średnia była w tej grupie młodszej wyższa niż w grupie starszej, co było do przewidzenia. I to w obu grupach, tych, które ćwiczyły i te, które nie ćwiczyły. I te średnie różnice jednak były za małe, żeby można było uznać za statystycznie istotne. Druga ta próba to była ocena skoczności. To jest skok w dal z miejsca. Średnie wyniki były wyższe u tych ćwiczących i niezależnie od grupy wiekowej. Te różnice były jednak statystycznie wysokie, istotne. I tutaj to są wartości. Widzimy tutaj w grupie młodszej, starszej i ogólnie. Tu mamy średnie w centymetrach. Także znaczne są tutaj 73,8, a niećwiczących zaledwie 30. To jest duża różnica. Przeciętna zatem skoczność, czyli taka siła eksplozywna kończyn dolnych, malała wraz z wiekiem, a średnie wartości były mniejsze w grupie starszej, co było widać w tabeli z tą grupą młodszą. I to zjawisko występowało niezależnie od poziomu tej aktywności. Trzecia próba to ocena siły koordynacji, więc było to pchnięcie piłką lekarską 2-kilogramową jednoręcznie. Przeciętne odległości piłką były wyraźnie większe w grupie kobiet ćwiczących. I te wyniki w stosunku do tych niećwiczących. W grupie kobiet niećwiczących wystąpiło znaczne zróżnicowanie wyników indywidualnych, szczególnie w tej młodszej grupie, co sprawiało, że ta różnica średnich w tej grupie nie była istotnie statystyczna. I tutaj to wartości są w centymetrach w jednej grupie, w drugiej i razem na dole. Zarówno wśród kobiet aktywnych ruchowo, tych ćwiczących, jak i nieaktywnych, niećwiczących, średnia pchnięcia piłką lekarską jednak nie były statystycznie istotne. Następna próba to ocena gibkości, czyli skłon do przodu w siadzie prostym, o kolanach prostych. W tej grupie wynik mógł być dodatni, gdy badana osoba przesunęła tą linijkę do przodu, prawda, lub ujemny, która nie sięgała tych stóp do podpory. Oczywiście wynik dodatni świadczył o większej gibkości, a ten wynik, który nie był taki, o gorszej. Średnie wyniki zatem były wyraźnie wyższe u tych ćwiczących, jak i niećwiczących. I to w grupach młodszych. I tutaj widzimy, ile to wynosi. W grupie osób ćwiczących ta gibkość malała wraz z wiekiem. Wartość średnia zakresu skłonu była mniejsza w grupie starszej, a wśród niećwiczących zaobserwowano sytuację odwrotną. A więc widzimy tutaj tą różnicę
nieistotności statystycznej. Wydaje mi się, że ten pomiar miał taki efekt przypadkowy. Jeżeli chodzi o wytrzymałość lokalną, czyli w leżeniu tyłem o kończynach zgiętych i to były te skłony tułowia, wykonanie tej próby było dosyć trudne, szczególnie dla tych kobiet, które nie ćwiczyły. I tutaj widzimy, że w grupie badanych aż 26 osób, 26 kobiet nie wykonała ani jednego skłonu, ani razu. Jedna, prawda, osoba w grupie młodszej i trzy osoby w grupie starszej. Podobnie wśród ćwiczących prawie 1/3 nie wykonała tej próby, żadnego skłonu. Widzimy, jakie słabe mięśnie brzucha tutaj są. I tutaj mamy tabelę ćwiczących, nie ćwiczących w obu grupach wiekowych i na końcu razem. Następna próba to ocena szybkości, czyli bieg na 25 metrów z tego startu wysokiego. I tutaj też były problemy wielkie. W tej próbie przekraczało możliwości prawie większości niećwiczących. Próbę wykonało jedynie 12 osób niećwiczących, co stanowiło tylko 3 osoby wykonały, 3 kobiety na 15. 12 nie wykonały. Prawie wszystkie ćwiczące wykonały, prawie 93%. Średni ten wynik był na pewno lepszy od tych, które wykonały. Czyli zatem te aktywne ruchowo charakteryzowały się lepszą szybkością, a przede wszystkim możliwością wykonania biegu na krótkim dystansie. I tutaj mamy dwie grupy, te średnie z odchyleniem standardowym. Jeżeli chodzi o próbę Ruffiera, średnie wartości wszystkich mierzonego tętna w grupie kobiet ćwiczących były niższe w porównaniu z tym średnim w grupie niećwiczących. I to niezależnie od wieku, niezależnie od grupy wiekowej. Tutaj mamy tabelę. Tutaj jest wykres, tu widzimy wyraźnie ten niebieski, prawda, w tej grupie kobiet ćwiczących, tej różnicy. Wśród kobiet nie stwierdzono przypadku wydolności bardzo dobrej. Przypadki wydolności dobrej były istotne statystycznie i to częste wśród tych ćwiczących. I tutaj wydolność w zależności od poziomu aktywności i grup wiekowych. Wydolność jest odwrotnie proporcjonalna do wartości wskaźnika Ruffiera, czyli im mniejsza wartość wskaźnika, tym wydolność większa. Średnia ta wartość Ruffiera próby była wysoce statystycznie istotna wśród kobiet ćwiczących. Analiza wykazała, że wartość aktywności fizycznej poprawiła się w zakresie tych kobiet ćwiczących. I tutaj jest wartości średnie, odchylenie w tych próbach w zależności od wieku. Zależność budowy ciała od poziomu aktywności. Więc te kobiety aktywne, te ćwiczące miały lepszą średnią zarówno wysokość przy mniejszej średniej masie ciała i mniejszym obwodem pasa w porównaniu z tymi kobietami nieaktywnymi. I również ta wartość BMI była wyraźnie mniejsza w tej grupie aktywnych w obu grupach. I tutaj mamy tabelę. Tutaj mamy za chwilę rozkład masy ciała w zależności od poziomu aktywności badanych kobiet. I tutaj przypadki masy ciała w normie były częstsze wśród aktywnych ruchowo. Ta aktywność ruchowa zatem poprawiła budowę ciała poprzez zmniejszenie zarówno masy ciała, obwodu w pasie, jak i obniżenie wskaźnika BMI. Jakie z tego
wychodzą wnioski. Ta sprawność, ta motoryczna, wszechstronna tych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym była istotnie wyższa od kobiet, które nie były aktywne. Istniał więc zatem związek pomiędzy udziałem w systematycznych treningach, a nawet zawodach olimpiad specjalnych, a poziomem sprawności fizycznej. Która próba była najtrudniejsza? Najtrudniejsza była próba do wykonania zarówno z grupy młodszej i starszej, jaka? Równowagi, czyli przejścia przez ławeczkę szwedzką i no to była najtrudniejsza. Jeżeli chodzi o najlepiej obie grupy, zarówno te ćwiczące i niećwiczące, miały w próbie tej koordynacji ruchowej. I tutaj widzimy, że średni wynik tych uczestniczących w olimpiadach to był na poziomie aż 70% w stosunku do kobiet, które ćwiczyły na zawodach olimpiad specjalnych. Widzimy, że najsłabiej rozwinięte cechy sprawności kobiet w grupie starszej można było uznać jako szybkość, skoczność, no i wytrzymałość lokalną. I te próby były w granicach od 20 do 60%. Jeżeli chodzi nadal o tą próbę równowagi, skoczności czy gimnastyki w grupie młodszej, to widzimy, że te próby były średnie statystycznie istotne. W próbach siły wytrzymałości lokalnej oraz szybkości nie uzyskały istotności statystycznej. O sprawności fizycznej, pomijając podział na te grupy ćwiczebne, ćwiczących, niećwiczących, decydowały cechy indywidualne kobiet w stopniu umiarkowanym. Wiek kobiet miał wpływ na wyniki równowagi, skoczności i gibkości. Aktywność ruchowa zatem poprawiała istotnie wydolność tych kobiet i poprawiła budowę ciała. Dziękuję bardzo. Te badania, jeśli mogę powiedzieć, jeszcze odbywały się w województwie dolnośląskim, w dużym ośrodku liczącym 400 kobiet w Legnickim Polu. Także bardzo dużo tych kobiet tam było. Wybrane były tylko te kobiety, no takie reprezentacyjne. Dziękuję panu profesorowi Molachowi za velmi zajímavé sdělení. Myslím si, že práce, které tady předtím byly zabývající se nehandicapovanými, tato práce s handicapovanými představuje něco vyšší úsilí, protože motivovat tyto lidi to skutečně není vůbec jednoduché. A proto si myslím, že tyto výsledky jsou velmi zajímavé, velmi cenné. Hýbáme-li se, ať jsme jakýkoliv, ty výsledky jsou lepší. To je dobré potvrzení veškeré naší snahy. Nechce všichni týkou. Prosím vaše dotazy, připomínky. Ja może powiem jeszcze, że wiadomo, że uczestnictwo w aktywności fizycznej poprawia sprawność. To nie ma o czym mówić. Tylko chcielibyśmy zobaczyć, na ile u kobiet, na ile w poszczególnych próbach motorycznych i jak to wygląda w aspekcie również i próby rufiera. Jak ta wydolność, ta podstawowa sprawdza się. I co możemy tutaj powiedzieć? No proszę Państwa, to, że są kobiety, które ani razu nie mogą wykonać żadnej próby. Tu widzieliście Państwo, że prosta próba, która wygląda w ten sposób, że leży się na plecach z nogami zgiętymi i wykonuje się skłony w przód łokciami do kolan. Ile osób? 3 osoby tylko wykonały.
ani razu nie wykonali. Prosím, pan profesor má. Mohl bych se zeptat na přesnější popis ty skočnosti, protože já si nedovedu představit mentální retardaci ten skok do dálky, jestli to je ono. Je poměrně velmi koordinačně náročný, speciálně u těch starších věkových skupin. A osobně se domnívám, že tady bychom se toho měli vyvarovat, vzhledem k možnosti různých problémů spojených s dekalcifikací. A jednu poznámku, vy tam doporučujete běh, já se domnívám, že u těch dvou skupin by bylo daleko výhodnější spíš doporučovat chůzi, protože ona tam ten běh, letová fáze a je to otázka rovnováhy. Ale můžete něco blížšího říct k ty skočnosti? Co si skočnosti. Průba skočnosti v Eurofice speciálním, to je průba z místa obou nůž i skáče se do čoru. To je prostá průba na materacu, no więc średnie wyniki 50 cm, pół metra do metra bardzo słabe. Jeżeli chodzi o prosty bieg, to bieżnia prosta jest, nie ma przeszkód i indywidualnie biegną, prawda? Ta próba jest pokazana, jak ma wyglądać. I się motywuje każdego do maksymalnego wykonania danej próby. To nie jest tak, o skocz sobie, do widzenia. Nie, staraj się jak najdalej skoczyć, maksymalnie. Wszystkie próby były pod tym kątem. Dziękuję panu profesorowi. Pani profesor, ale oczywiście. Ja chcę zapytać, jeśli było jak monitorowane, jeśli się zlepszyła kwalita żywota tych kobiet, tych żen, które sportują, jeśli to ma jakiś smysł. To má jaký sens pro kvalitu života? Já povím tak. V tom domově. Wiele kobiet nie chciało prawie żadnej aktywności ruchowej. To jednocześnie prawie fizjoterapeuci, jak i nauczyciele wychowania fizycznego mobilizowali psychicznie do tej aktywności w ramach tych olimpiad specjalnych. To nie jest prosta sprawa, motywacja. To pewne rzeczy są, no, jak tu pan profesor powiedział, no trzeba zmusić ich do tej aktywności. Oni nie rozumieją. To jest upośledzenie nie lekkie, tylko umiarkowane. To już jest niższe. Nie rozumieją wszyscy. Jest układ wtedy nakazowy bardziej. Jedno o to cieszy. Je to pozitivní, myslím, že mentálně. Děkuji vám, profesore, pokračovat.